to be daring, baby, dance the night away, I let my head down. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Ja taka troszkę jakby napuchnięta, totalnie nie wiem czemu, bo bardzo dobrze się wyspałam. Wczoraj padłam tak wcześnie, jak na mnie to naprawdę szalenie wcześnie, ale widocznie organizm potrzebował właśnie wcześniej położyć się spać i naprawdę przepięknie się wyspałam. Natomiast rano, i nie wiem dlaczego, ponieważ ani pogoda się nie zmienia, ani nie mam gorszego czasu w miesiącu, jak to u kobiet bywa. Natomiast słuchajcie, wstałam z takim bólem głowy. Jeszcze był znośny do momentu, aż nie suszyłam sobie włosów. Chyba jednak podmuch suszarki był zbyt głośny, to wszystko było, wiecie, zbyt intensywne i rozpętała mi się tak nieprawdopodobna migrena. Tak nieprawdopodobna migrena. Nienawidzę tego, naprawdę nienawidzę tego i śmieję się, że migren to po prostu wrogowi nie życzę. Ale nic, dochodzę do siebie, głowę jeszcze czuję, ale to jest, jak na ten ból, to jest naprawdę znikomy. Ja już po prostu do takich bóli jako migrenowiec musiałam się przyzwyczaić, że no mówię Wam, także aj, słuchajcie, no nic miłego. Niemniej, zawiozłam Nadusię do przedszkola, teraz odwiedziłam piekarnię, zrobiłam zapas świeżego pieczywa, żeby sobie też pomrozić, bo niebawem 1 listopada, ten taki długi weekend i wtedy nie chce mi się pamiętać, a u nas pieczywa idzie bardzo dużo, nie wiem czy zauważyliście, ale do Nadusia uwielbia. Uwielbia właśnie chleb z masłem, albo takie po prostu bułki wziąć do ręki i sobie zajadać, do tego jakieś na przykład kanapki na pole i tego pieczywa naprawdę idzie sporo, dlatego muszę zadbać zawsze o to, żeby było w zapasie, żeby wszystko było i się zgadzało jak należy. No, tak więc piekarnia odwiedzona i teraz muszę podjechać jeszcze do Rossmana. Skończyła mi się odżywka w sprayu, więc coś poszukam, coś tam fajnego mam nadzieję upoluję. No i tak zaczynamy dzisiejszy dzień. Zaraz Wam pokażę, co kupiłam takiego w Rossmanie, ale najpierw przypomniało mi się, bo Nadusia rano przeglądała tą książeczkę, Gang Bystrzaków, czyli ta nowa seria biedronkowa. No nie ukrywajmy, dzieci naprawdę szaleją za tymi rzeczami, przynajmniej większość dzieci, bo wiadomo, nie wszystkie, jak w każdym przypadku. A ja nie lubię robić zakupów w Biedronce, mówiłam Wam o tym jakiś czas temu i cały czas to popieram. No ale kilka razy zrobiłam, bo względem tych naklejek i z pomocą mojej mamy oraz mojej cioci zebrałyśmy naklejki, tam 14 trzeba było mieć, na tę oto książeczkę, bo Nadusia bardzo też ją chciała. Tak jak Wam wspominałam, my codziennie czytamy przed snem, to jest taki rytuał nie do podważenia u nas. I tak jak w przypadku poprzednich tych książeczek właśnie biedronkowych, tutaj mamy takie ala rozdziały, przygody, po kilka stron, ale tekstu jest naprawdę sporo, więc taka jedna przygoda przed snem naprawdę w zupełności wystarcza. No więc mamy ją naprawdę jeszcze na jakiś czas do poczytania, bo chyba teraz 2 albo 3 przygody są za nami. W każdym razie na przytulankę trzeba mieć tych naklejek 50, chyba minus 2, no to 48. I ja po prostu mówię, no nie, nie uzbieramy, po prostu nie ma szans. To jest tak dziwna akcja, tak trudna akcja, żeby zdobyć te nalepki, przynajmniej dla mnie, że wiecie co ja zrobiłam, bo Nadusia bardzo chciała świnkę. Nadusia to jest w ogóle niesamowita fanka pluszaków. Ona nie przepada tak za lalkami, nie przepada tak za innymi zabawkami, jak właśnie za pluszakami. To, co się dzieje u nas, jeśli chodzi o ilość pluszaków, to jest obłęd. No ale lubi, okej. Okay. No i jej marzeniem była ta świnka. I wiecie, co ja zrobiłam? Zamiast kombinować, cudować, wydawać majątek na zakupy w sklepie, żeby tylko i wyłącznie zebrać te naklejki, ja naprawdę nie wiem, być może komuś się to udało. Mnie się nie udało i na pewno by nie udało właśnie do momentu zakończenia tej akcji. Ja zamówiłam jej tą świnkę na Vinted. 25 zł, moi drodzy, i ja mam spokój z Biedronką. I Nadusia jest przeszczęśliwa. Natomiast wierzę tutaj na co? Na książeczkę uzbierała, bo też, no wiadomo, nie chcę jej pokazywać, że tak wszystko możemy załatwić za pieniądze, chociaż no, nie ukrywajmy, chyba takie już są czasy. Natomiast wytłumaczyłam jej, że po prostu mama by musiała naprawdę bardzo dużo właśnie wytracić, aby tą świnkę zdobyć, a tutaj wyjdzie nam to po prostu korzystniej, bo są panie, które nie potrzebują tych pluszaków, a uzbierały naklejki i odsprzedają za jakąś tam kwotę. No, więc wytłumaczyłam jej,
No bo wiadomo, dla dziecka zbieranie pewnych takich rzeczy to jest ogromna frajda, ale naprawdę ja nie chciałam się dłużej męczyć już z tymi zakupami. To tak topornie szło, po prostu jedna, dwie naklejki do zakupów. Dramat, dramat. Więc tak, słuchajcie, rozwiązałam tę sprawę. Naprawdę, tak rozwiązałam tę sprawę. Trudno, ale na książeczkę nazbierałyśmy, więc mamy satysfakcję. I dobrze, już abstrahując od bystrzaków, ale no, wiadomo, ogląda mnie sporo mam i może też macie z tym dylemat i nie wiecie właśnie, jak to przejść, przeskoczyć, obojętnie, no to mój patent właśnie tak wyglądał. Dobrze, i słuchajcie, w Rossmanie pierwsza rzecz, czyli odżywka w sprayu Gliskur, i widzę, że to jest chyba jakaś nowa seria, nie znałam jej wcześniej. I to jest, moi drodzy, odżywka dedykowana do włosów długich, podatnych na zniszczenia i przetłuszczających się. To mnie mocno zaintrygowało, więc mówię, biorę, próbujemy. I obecnie ta odżywka była w promocji, zapłaciłam za nią 10 zł z groszami, tak więc będzie to. I ona wskoczyła na miejsce tego mleczka. To jest mleczko tak naprawdę chroniące przed działaniem promieni słonecznych, ale przyznam Wam szczerze, że ono nie do końca dobrze sprawdzało się na moich suchych włosach, takich wysuszonych, o takich jak teraz, jak sobie to, wiecie, spryskałam. Dość takie tłustawe było, wiecie? To jest mleczko w ogóle marki Marion, o, jeżeli ktoś by był zainteresowany. I ja używałam tego mleczka jako właśnie taką odżywkę w sprayu przed rozczesaniem moich włosów po umyciu, czyli na włosy wilgotne, i tak się lepiej to sprawdzało, po prostu, więc to wykorzystałam, chociaż było to szalenie wydajne, co mnie też mocno zaskoczyło, ale nic, zużyte było w tej formie, jakiej to używałam, było super. No a teraz właśnie Gliskur wjedzie. Kupiłam również mój kochany balsam do demakijażu. Ostatnio jedna z Was bardzo czujnym okiem zauważyła, że w Rossmanie jest teraz ono za 16 niecałe złotych i dała mi znać na Instagramie, także bardzo dziękuję. No słuchajcie, jest to cudowne, że niektórych rzeczy po prostu pilnujecie dla mnie. Jest mi szalenie miło z tego powodu, tak więc ja oczywiście nie omieszkałam zakupić za tę cenę. Super, bo w regularnej chyba w Rossmanie to kosztuje 25 zł. No, a 16 to jest super sprawa. Wzięłam szczoteczki do zębów na zapas. One są właśnie z tej firmy Rossmanowej i 3 szczoteczki kosztują 9 zł, więc moim zdaniem super cena. I teraz matka wariatka, po prostu matka wariatka. Już Wam pokazuję dlaczego. Już Wam wszystko tłumaczę. To nie jest takie proste. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. O, patrzcie. Widzicie to? 6 opakowań. Już Wam pokazuję, co to jest. W naszym Rossmanie było to na nieprawdopodobnej przecenie, bo z 10 zł i tak też to kosztuje w Smyku, w Carrefourze i w różnych innych sklepach, bo widziałam to nieraz. W naszym Rossmanie natomiast było to za 2,99 przecenione na takich wyprzedażach, w tych, wiecie, rossmanowych, jak się nieraz zdarzają. Tyle to kosztowało, więc wzięłam 6 sztuk i tak naprawdę zapłaciłam mniej niż jakbym 2 sztuki kupiła w innym sklepie. I tak. Będzie to na pewno dla nadusi kuzynów, będzie to też dla nadusi i dzisiaj dam jej jedno, ale część też odłożę w razie W, jak to się mówi, żeby mieć, bo to tak na czarną godzinę. I to są takie 3D puzzle, zobaczcie, mamy figurki psiego patrolu i praktycznie każdą tą część, tułów, głowę, czapkę musimy szczepić razem. Takie, no mówię, taka figurka w formie puzli, to jest bardzo przyjemne tworzywo, bo Nadusia ma chyba 3 pieski z tej kolekcji, tak mi się wydaje. I to jest bardzo taka, coś jak gumka do mazania. Taka struktura, świetne to jest. I my odkładamy sobie każdego pieska później do tego pudełka, żeby te części nam się po prostu nie zgubiły. Tak więc być może w Waszych Rossmanach też to jest, jeżeli macie małych fanów psiego patrolu, to zajrzyjcie. Dobrze, tymczasem ja się biorę za przygotowywanie śniadania. Patrzcie, jak piękny napis. Twoje szczęście jest naszą największą radością. Ściskamy Twój Basic Lab. Także dzisiaj dzień kuriera, a w zasadzie poranek kuriera. I takie kocham, kocham najbardziej. Zawsze paczuszki od Basic Lab są cudownie zapakowane, właśnie z takim fajnym przesłaniem dla nas na lepszy dzień. No i kochani, mamy tutaj nowości, ale muszę o tym wspomnieć. Po prostu muszę o tym wspomnieć od razu. W ogóle tak pięknie nam tutaj słońce, zobaczcie, przyświeca, że Basic Lab to jest wspaniała marka, ponieważ to nie jest tylko tak, że oni współpracują ze mną,
na przykład, bo to się tyczy oczywiście wielu innych dziewczyn i pamiętają o mnie tylko i wyłącznie w momencie współpracy, ale zawsze, po prostu zawsze, jak tylko są jakieś nowości, oni wysyłają i tak naprawdę nie oczekują niczego w zamian. To jest genialne, to jest cudowne, po prostu widać, jak bardzo szanują osoby, z którymi współpracują, a więc tym bardziej szanują swoich klientów i osoby, które po prostu chcą robić u nich zakupy, wybierają ich pielęgnację. To jest naprawdę cudowne. Kocham takie podejście, gratuluję marce Basic Lab tak pięknego rozwoju i muszę poświęcić im te kilka minut filmu, żeby właśnie pokazać Wam nowości, chociaż tak jak mówię, nikt absolutnie mi tego nie kazał, bo to jest kolejna paczka PR. I tutaj mam karteczkę, która w ogóle gra, wiecie? Mam nadzieję, że YouTube mi tutaj, wiecie, pozwoli, bo to jest tylko taka zwykła melodyjka, zobaczcie. Mega, prawda? Od razu się przypominają jakieś komunie urodziny za młodych lat. Cudowna sprawa, także grająca karteczka z opisem nowości, ale właśnie nowości, kochani. Mamy tutaj, jak zawsze w takim fajnym opakowaniu, takiej szufladki. Jest to seria o nazwie Aminis i mamy tutaj dwa kremy aktywnie stymulujące. Ten jest do twarzy, szyi oraz dekoltu, a ten jest pod oczy. Tak więc taka kompleksowa pielęgnacja na noc, kochani. Odbudowa i ujędrnienie. Ja Wam oczywiście zostawię link, zerknijcie sobie na nowości. Tak jak mówię, to nie jest tym razem film ze współpracy, to jest tylko paczka właśnie PR-owa, ale i tak serce rośnie, że właśnie firma pamięta, że ma ochotę nas obdarowywać takimi cudownościami regularnie i przede wszystkim, że tak pięknie na naszych oczach się rozwija. A w drugiej paczuszce kurier przywiózł zapas pasty do zębów ulubionej mojego dziecka. Nadusia kocha tę pastę, to jest pasta, uwaga, bezsmakowa. Niestety, Nadusia nie może się przekonać do żadnych tych truskawkowych, owocowych i tego typu past. Ta z Jack and Jill po prostu najlepiej podchodzi i bardzo dobrze u nas się sprawdza. Powiem Wam szczerze, że na pierwszej wizycie u stomatologa pani doktor się śmiała, że nigdy sama po prostu nie słyszała, że istnieją pasty bezsmakowe marki Jack and Jill. Także no, naprawdę potrafimy jeszcze z Nadusią zaskoczyć, ale mówi, że super, widzi po ząbkach, że naprawdę jest wszystko w porządku, więc jeżeli się sprawdza, to jak najbardziej. I taka tubka kosztuje jakieś 30 zł. No i mówię, zawsze zamawiam 2-3, żeby były na zapas, a przy okazji oczywiście na Allegro wtedy mam darmową dostawę. Także ulubiona pasta na dusi też już z nami. Ja już w aucie, także śmigam po Nadusie i powiem Wam, że ta pierwsza połowa dnia strasznie szybko mi minęła, ale sporo miałam pracy, sporo do nadrobienia i no, już czas jechać. Także dobrze, że ja wczoraj się zabezpieczyłam i zrobiłam obiad na 2 dni, bo powiem Wam szczerze, że poprzez pobyt Nadusi w przedszkolu, poprzez ten czas nie zdążyłabym go zrobić. Nie byłoby szans. Jeszcze też przed momentem, dosłownie 5 minut przed wyjściem, wpadło mi zamówienie z Nadiki, a z racji tego, że jest godzina przed 13, to ja już nie mogę na dzisiaj zamówić kuriera. Mogę to zrobić tak mniej więcej do godziny 11:30, żeby on w tym samym dniu podjechał, więc już dzisiaj był, zabrał to, co było z wczoraj, ale właśnie pomyślałam, to nic nie szkodzi, nie będę tego zamówienia trzymać do jutra, bo i tak będę jechała obok paczkomatu, więc być może osoba jeszcze będzie miała taką niespodziankę i już jutro te szczotki do niej dotrą, bo to są, słuchajcie, 2 szczotki do biustu i one mi się w ogóle, widzę, że już na stanie wyczerpały, tak więc trzeba koniecznie domówić, pologować i wrzucić do sklepu, ale jeszcze się wstrzymam, bo muszę przejrzeć asortyment cały. Na razie tylko widziałam, że te mi się wyczerpały. I co, kochani? No i właśnie, mam nadzieję, że zdążę przed kurierem. Wczoraj czekałyśmy z kolei z Nadusią na paczkę, to w tym paczkomacie kurier był dopiero po 3, więc naprawdę duża szansa, że ktoś będzie miał super niespodziankę. Ja, jak wiecie, naprawdę staram się ekspresowo paczki nadawać, bo sama na paczki nie lubię czekać, więc z mojego sklepu muszą one wychodzić jak najszybciej. Tak, bez dwóch zdań. Dobra, jadę, moi drodzy, nie przeciągam, nie przedłużam. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj uda mi się coś dla Was nagrać. Jeżeli nie, to żegnam się z Wami już w tym momencie. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie.
want to just get tired chasing fame and being